1 grudnia znikną bramki na autostradach. Taki tytuł zapewne przeczytaliście na większości clickbaitowych portali i może on pozostawiać wiele znaków zapytania, które w dzisiejszym filmie postaram się wam wyjaśnić. Czym jest system e-toll? Czy każdy musi z niego korzystać? Na jakich odcinkach autostrad będzie w zasadzie obowiązywać? I wreszcie, dlaczego może być on dla was niebezpieczny? O tym wszystkim w dzisiejszym odcinku na kanale Technostrefa. Oglądajcie! Czym właściwie jest ten cały e-toll? To nowy system poboru opłat na płatnych odcinkach dróg w Polsce, który zastąpił viaTOLL. Ten poprzedni system tyczył się w zasadzie głównie samochodów ciężarowych, a kierowcy prywatnych aut osobowych raczej z niego nie korzystali. Podobnie sprawa ma się z e-tollem, bo stworzono go w głównej mierze także dla aut ciężarowych, jednakże będzie on obowiązkowy także dla zwykłych aut osobowych, których masa całkowita nie przekracza 3,5 tony. Cały system swoim zasięgiem obejmie wiele odcinków autostrad, dróg ekspresowych i krajowych. Natomiast taką dodatkową rzeczą będzie to, że szlabany znikną na autostradach, chociaż nie na wszystkich. Zanim przejdziemy do rzeczy, chciałbym serdecznie podziękować firmie NotiOne za wsparcie tego filmu, bo gdyby nie ona, ten odcinek by nie powstał. Zacznijmy jednak od początku. Fraza "bramki znikną z polskich autostrad" implikuje, jakoby tych autostrad było nie wiadomo jak wiele i w ogóle jakbyśmy mieszkali w kraju, w którym z jednego końca na drugi można było przejechać w miarę sensownym czasie. Otóż rzeczywistość, jak mam nadzieję jesteście tego świadomi, jest zgoła odmienna. Jakość i długość dróg, pomimo upływu ponad 30 lat od domniemanego upadku komunizmu, cały czas pozostawia wiele do życzenia. Na w sumie 5 płatnych odcinków autostradowych w Polsce, dla aut osobowych, 2 są państwowe, a 3 prywatne i na nie składają się. Odcinek autostrady A1 Gdańsk-Toruń, zarządzany przez firmę Gdańsk Transport Company od 1997 roku, która przejdzie w ręce państwa, uwaga, to jest hit, w roku 2039. Drugi to prywatny odcinek autostrady A2, tak zwanej autostrady kulczykowskiej, zarządzany przez spółkę Autostrada Wielkopolska od 1992 roku. Ten odcinek stanie się państwowy w roku 2037. Jest też trzeci prywatny odcinek autostrady, tym razem A4, od węzła Kraków-Balice do węzła Katowice-Murckowska. Wybudowany przez firmę Stal Export Autostrada Małopolska, zarządzany przez nią od 1997 roku, tylko do roku 2027. No i w końcu przechodzimy do tych państwowych odcinków autostrad, których tyczy się cały system e-toll, na których pobierane są opłaty i takie odcinki są dwa. Jest to odcinek autostrady A2 Konin-Stryków oraz A4 Wrocław-Gliwice. I teraz, żeby była jasność. System e-toll tyczy się tylko i wyłącznie tych dwóch państwowych płatnych odcinków A2 i A4. Pozostałe płatne, prywatne odcinki dalej będą miały bramki i inne systemy opłat. Jak być może zauważyliście, od pewnego czasu na paragonach z bramek na odcinkach państwowych nie widnieje już nazwa GDDKiA, czyli Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, dotychczasowego operatora autostrad, a uwaga, Ministerstwa Finansów. Jak widać, politycy przestają już ufać nawet swoim obsadzonym spółkom. To był jeden z pierwszych kroków do wprowadzenia systemu e-toll. Innym było stworzenie KAS-u, czyli Krajowej Administracji Skarbowej, przez aktualnie rządzącą partię, a stało się to w 2017 roku. Wtedy też w struktury KAS-u wcielono Służbę Celno-Skarbową, czyli nowy organ ścigania. Jak zatem widać, przygotowania do wprowadzenia e-tolla trwały już od dłuższego czasu i to nie tylko w zakresie stworzenia samego systemu elektronicznego. No dobrze, ale skoro nie szlabany, to na jakiej zasadzie będzie odbywać się pobieranie opłat za przejazdy? Otóż od 1 grudnia 2021 roku opłaty za przejazd po państwowych odcinkach płatnych autostrad będą pobierane na podstawie lokalizacji GPS. Nie żartuję, jeśli wjedziecie na autostradę, to reżim państwowy będzie od was wymagać stałego monitorowania waszej lokalizacji poprzez system GPS, a dane o waszej pozycji będą trafiać bezpośrednio do urzędników z Krajowej Administracji Skarbowej. Na szczęście, przynajmniej na razie, jest sposób, żeby się przed tym uchronić, o ile poruszacie się autem osobowym, którego masa nie przekracza 3,5 tony. Form płatności za takie przejazdy będzie kilka.
Można będzie zakupić bilet autostradowy albo w formie fizycznej w wybranych punktach, które będą znajdować się na niektórych stacjach benzynowych. Ma być też możliwość wykupienia takiego e-biletu przez internet, co będzie jednak wymagać założenia konta w internetowym rządowym systemie e-toll. Kolejną opcją będzie zainstalowanie aplikacji e-toll na smartfona, która aktualnie ma ocenę 1,3 w sklepie Google Play i która będzie wymagać stałego połączenia z internetem i wykorzystywać system GPS w waszym telefonie oraz dość mocno obciążać baterię. W tym przypadku również musicie założyć konto w internetowym systemie e-toll. Jest też trzecia możliwość, czyli zamontowanie w pojeździe urządzenia typu OBU, czyli Onboard Unit lub ZSL, czyli zewnętrznego systemu lokalizacyjnego. W urządzenia tego drugiego typu najczęściej wyposażone są ciężarówki firm logistycznych i raczej nie tyczy się to aut osobowych. Pojawiają się też informacje, że na rynku mają pojawić się wkrótce alternatywne aplikacje do e-tolla, które również mają oferować możliwość uiszczania opłat za przejazdy. Jednak nadal będą one wymagać włączonego smartfona z transmisją danych i modułem GPS oraz działania takiej aplikacji w tle. Do korzystania z jak na razie wadliwej aplikacji e-toll, jak wskazują opinie użytkowników, od kilku tygodni zobowiązani są kierowcy aut ciężarowych. To oni są pierwszymi testerami tego systemu. Natomiast od 1 grudnia 2021 roku e-toll na dwóch państwowych odcinkach autostrad A2 i A4 będzie obowiązkowy dla wszystkich. Bramki pod Wrocławiem, Koninem, Gliwicami i Strykowem znikną, a w zasadzie pewnie szlabany po prostu podniosą, a za brak uiszczenia opłaty za przejazd dla kierowców aut osobowych będzie grozić mandat w wysokości 500 zł. Ja osobiście rekomenduję korzystanie z opcji fizycznego biletu autostradowego, bo jak wiecie, cenię swoją prywatność. Takie rozwiązanie pozwala ominąć konieczność zakładania konta w systemie e-toll, no i śledzenia naszej lokalizacji. Serdecznie zapraszam Was do napisania w komentarzu pod tym filmem, z którego rozwiązania Wy macie zamiar skorzystać. Biletu, aplikacji, a może urządzenia OBU. Jednak nie każdy z opcji fizycznego biletu będzie mógł skorzystać. Niektórzy będą zmuszeni do używania albo na razie wadliwej aplikacji, albo dodatkowego urządzenia GPS. Mowa tutaj przede wszystkim o kierowcach ciężarówek, którzy są zobligowani do uiszczania opłat na znacznie większej liczbie odcinków autostrad, ale także na drogach ekspresowych, a nawet na drogach krajowych. Niestety nie mogą oni skorzystać z biletów autostradowych, muszą mieć w samochodzie urządzenie typu OBU albo ZSL. Z urządzenia typu OBU mogą korzystać także osoby po prostu oczekujące wygody, które nie chcą martwić się o to, czy opłaty będą pobierane i prawidłowo naliczane. Tyczy się to na przykład często podróżujących osób prowadzących firmy czy posiadaczy mikroflot. Szczególnie w tym ostatnim przypadku korzystanie z OBU może okazać się bardzo komfortowe, zwłaszcza w połączeniu z kartą flotową. Co więcej, jeśli podczepicie do auta osobowego na przykład przyczepę i masa całkowita takiego zestawu przekroczy 3,5 tony, to Wy również wpadniecie w kategorię aut ciężkich i będziecie musieli płacić za przejazd na znacznie większej liczbie odcinków dróg, mimo że nadal jeździcie prywatnym autem osobowym. Mapę płatnych odcinków dla pojazdów zarówno lekkich, jak i ciężkich, jak i szczegółowe informacje o opłatach w zależności od klasy i masy pojazdu znajdziecie na stronach e-toll. Jeżeli jesteście zmuszeni do korzystania z zewnętrznego urządzenia lub zwyczajnie jeździcie bardzo często na trasie np. Poznań-Warszawa lub Wrocław-Katowice, to najprawdopodobniej najwygodniejszym rozwiązaniem dla Was będzie skorzystanie z urządzenia typu OBU, a takim na przykład jest NotiOne GPS. Jest to znacznie wygodniejsza alternatywa dla niezbyt dobrze działającej aplikacji e-toll, która przypominam ma ocenę 1,3 w sklepie Google Play. NotiOne GPS w wersji Plus to jedyne urządzenie na rynku tego typu, które jest rozwiązaniem bezabonamentowym. A co to oznacza? Ano to, że płacicie raz i kupujecie już gotowe urządzenie z wbudowaną kartą SIM i nie musicie ponosić żadnych dodatkowych opłat za transmisję danych. W przypadku innych rozwiązań kupujecie urządzenie, a później płacicie dodatkowo comiesięczny abonament. NotiOne GPS to aktualnie najtańsze urządzenie tego typu na rynku. Owszem, możecie być może znaleźć tańsze lokalizatory GPS, ale tam producent nie dodaje karty SIM do urządzenia z wieczystą transmisją danych. Cały proces konfiguracji urządzenia NotiOne
GPS jest całkiem prosty. Firma NotiOne, w przeciwieństwie do innych dostawców lokalizatorów, nie wymaga od Was podpisywania żadnych umów, a utworzenie konta trwa dosłownie chwilę. I tutaj pewna ważna informacja. Dostaliśmy zapewnienie bezpośrednio od prezesa firmy NotiOne, pana Piotra Kurowskiego, że spółka nie ma obowiązku i nie będzie przekazywać rządowi żadnych dodatkowych danych osobowych na Wasz temat. Na NotiOne nie można wymusić przesyłania danych, to użytkownik decyduje o tym, kiedy one są przesyłane. W aplikacji NotiOne widoczny jest status o tym, czy dane lokalizacyjne do usługi eTOLL są aktualnie przesyłane i dzieje się tak nie tylko z troski o prywatność użytkowników, ale również po to, żeby mieć pewność, że opłaty za przejazdy są pobierane prawidłowo. No dobra, ale zapytacie pewnie, co się stanie, jeśli opłaty jednak nie zostaną pobrane prawidłowo. I o tym opowiem za chwilę. Wracając jednak do samego urządzenia NotiOne GPS, to na samym początku należy wygenerować tak zwany numer biznesowy, a robi się to z poziomu aplikacji NotiOne. Jeśli natomiast nie korzystacie z OBU, tylko ze zwykłej aplikacji eTOLL, to taki właśnie numer generuje się wewnątrz tej aplikacji. Aby w ogóle zacząć korzystać z systemu eTOLL, niezależnie czy używając aplikacji, czy urządzenia zewnętrznego typu NotiOne, musicie utworzyć konto na rządowej stronie i potwierdzić swoją tożsamość za pomocą profilu zaufania aplikacji mObywatel lub też odbyć fizyczną weryfikację w punkcie dystrybucji eTOLL, na przykład na wybranych stacjach paliw. Dodatkowo trzeba wnieść opłatę wstępną na konto przedpłacone w wysokości minimum 20 zł. Natomiast wygenerowany wcześniej numer biznesowy albo urządzenia OBU, albo aplikacji mobilnej trzeba podać w trakcie rejestracji konta eTOLL na rządowej stronie internetowej. Po odpowiedniej konfiguracji zarówno urządzenia NotiOne GPS, jak i konta eTOLL wystarczy zainstalować takie urządzenie w pojeździe. Może ono korzystać z wbudowanej baterii lub też być podpięte na stałe do zasilania za pomocą przewodu USB-C dołączonego do opakowania. Urządzenie potrafi wysłać swoją pozycję około 1500 razy na jednym ładowaniu. Czas pracy tego urządzenia na postoju wynosi do 375 dni, a podczas ciągłej jazdy około 25 godzin. Urządzenie automatycznie wykryje, czy jesteście w ruchu, czy też stoicie. Status podany będzie w aplikacji. Aby rozpocząć transmisję danych GPS do usługi eTOLL, należy wybrać trzy kropki w prawym górnym rogu aplikacji oraz pozycję konfiguracja. Po przesunięciu listy w sekcji eTOLL znajdziecie pole z przełącznikiem. Przestawienie go na pozycję zieloną oraz zapisanie konfiguracji poprzez dotknięcie strzałki w tył rozpoczyna transmisję danych GPS do rządowej usługi eTOLL. Po zakończonym przejeździe możecie wejść do aplikacji i w analogiczny sposób wyłączyć przekazywanie danych. Istotne jest to, że aplikacja NotiOne nie musi być uruchomiona w tle. Urządzenie przekazuje dane do usługi zupełnie niezależnie od Waszego telefonu. Co ważne, NotiOne GPS, działając jako urządzenie OBU, jednocześnie spełnia także swoją podstawową funkcję, czyli antykradzieżową. Jak ten gadżet działa w zakresie zabezpieczania pojazdów i innych rzeczy, opowiadaliśmy w innym odcinku na naszym kanale, zachęcam do oglądania. Ale skąd właściwie mamy pewność, że dane przekazywane są w odpowiedni sposób, a opłaty naliczane prawidłowo? Urządzenie NotiOne GPS, jak każde inne urządzenie typu OBU, jest certyfikowane i przeszło odpowiednie testy, które potwierdzają, że dostarcza ono danych odpowiedniej jakości do świadczenia usługi. Po stronie firmy NotiOne leży zapewnienie prawidłowego działania tego urządzenia, a po stronie użytkownika naładowanie go lub podpięcie do zasilania oraz odpowiednia konfiguracja. A co jeśli coś pójdzie nie tak? W przypadku braku sygnału GPS lub problemów z komunikacją, aplikacja NotiOne wysyła użytkownikowi powiadomienie push. W aplikacji w zakładce eTOLL widoczny jest także aktualny status zarówno usługi, jak i sygnału GPS. Użytkownik ma także możliwość weryfikacji odpowiedniego śledzenia pozycji, sprawdzając, czy widoczne są jego trasy w aplikacji NotiOne. Te znajdują się na karcie historia. Architektura systemu NotiOne zbudowana jest w taki sposób, że w przypadku gdyby serwery CAS nie działały, to dokonana zostanie retransmisja danych. Analogicznie, gdy po stronie NotiOne coś nie działa, to urządzenie również dokona retransmisji danych GPS. A co jeśli padnie wszystko, nic nie będzie poprawnie działać, a mimo to dokonacie przejazdu płatnym odcinkiem autostrady? Wtedy na szczęście macie możliwość uzupełnienia przejazdu na rządowej stronie. To samo tyczy się oczywiście używania domyślnej aplikacji eTOLL. Jedynym minusem używania OBU, jaki przychodzi mi na myśl, jest sytuacja, w której jednego auta używa kilku kierowców. Jak już wiecie, urządzenie przypisujemy do konta osobowego, więc gdyby kilka osób chciało korzystać z jednego urządzenia OBU, to za
każdym razem trzeba by je przepisywać pomiędzy użytkownikami, pomiędzy kontami systemu e-toll. No i oczywiście przekładać do innego auta. Na koncie e-toll teoretycznie istnieje możliwość dodania kilku pojazdów, jednak na razie ta funkcja nie działa poprawnie. Zatem jeżeli macie więcej niż jedno auto, to oprócz przepinania OBU do innego samochodu musicie pamiętać o zmianie numeru rejestracyjnego w systemie. Nie zmienia to jednak faktu, że jeżeli musicie już korzystać ze śledzenia waszej pozycji poprzez system GPS, to zdecydowanie wygodniejszym i pewniejszym wyborem będzie urządzenie typu NotiOne, niżeli aplikacja rządowa. Dzieje się tak z kilku powodów. Urządzenie możecie zainstalować na stałe w pojeździe i dosłownie o nim zapomnieć, o ile podepniecie je do ładowania. Macie także pewność, że do usługi przekazywane dane są prawidłowe, a tym samym naliczana jest odpowiednia opłata za przejazdy. Nie musicie też każdorazowo korzystać z tej wadliwej aplikacji, przynajmniej na razie, szczególnie podczas jazdy samochodem, co mogłoby być niebezpieczne. Nie musicie się też martwić o to, że telefon się rozładuje lub straci połączenie z internetem, czy też satelitami GPS. No i co chyba najważniejsze, jeżeli korzystacie z OBU, to telefon może być wyłączony, a urządzenie GPS dalej będzie przekazywać dane do systemu e-toll. Pamiętajcie jednak, żeby po zakończonym przejeździe, opcjonalnie oczywiście, jeżeli tego chcecie, wyłączyć przekazywanie lokalizacji do systemu e-toll, bo inaczej cały czas, jak będziecie się poruszać, to po prostu te dane będą przekazywane do Krajowej Administracji Skarbowej, a tego przynajmniej ja bym raczej nie chciał. Urządzenia typu OBU są skierowane do wszystkich osób, które chcą wygodnie podróżować płatnymi odcinkami dróg. Ich główną zaletą jest właśnie to, że działają one zupełnie niezależnie od telefonu i aplikacji mobilnej. Dzięki temu podczas podróży z telefonu możecie normalnie korzystać. W przypadku używania aplikacji może zdarzyć się taka sytuacja, że na przykład prowadząc rozmowę telefoniczną, bilet nie zostanie zakupiony. Jeśli zatem często jeździcie płatnymi odcinkami, a chcecie czuć się komfortowo i nie siedzieć nosem w smartfonie podczas jazdy samochodem, to warto rozważyć urządzenie typu OBU. Ostatnią rzeczą, którą musimy omówić, jest sposób uiszczania opłat. Na ten moment istnieje właściwie tylko jedna metoda płatności, ale realizowana na kilka sposobów. Tą metodą jest konto przedpłacone, które przy rejestracji w usłudze e-toll musicie zasilić kwotą przynajmniej 20 zł. Możecie to zrobić poprzez przelew bankowy, szybki przelew, dodanie karty płatniczej, karty flotowej lub system BLIK, a także fizycznie w punkcie obsługi e-toll gotówką lub kartą. W związku z tym opłata za przejazdy może być pobierana tylko i wyłącznie za pomocą konta przedpłaconego w usłudze e-toll. Nie ma innych sposobów. Kartę płatniczą co prawda możecie podpiąć, ale jedynie w celu doładowywania konta, a nie pobierania opłaty za każdorazowy przejazd autostradą, jak ma to miejsce w przypadku płatności za prywatne odcinki autostrad A1 i A4. Jeżeli dokonacie przejazdu, a na koncie przedpłaconym nie będziecie mieli wystarczającej ilości środków, macie 3 dni na doładowanie konta, zanim dostaniecie mandat za nieuiszczenie opłaty. Przypominam, w wysokości 500 zł. Istnieje też druga opcja, czyli konto z odroczonym terminem płatności. Jest to jednak swego rodzaju umowa, a system działa trochę jak karta kredytowa. Aby posiadać konto z odroczonym systemem płatności, należy w systemie podać wszystkie swoje wrażliwe dane i okazać jedno z trzech zabezpieczeń: gwarancję bankową, gwarancję ubezpieczeniową lub wpłatę pieniężną. Po zakończeniu okresu rozliczeniowego, czyli jednego miesiąca, w którym wykonywaliście przejazdy płatnymi odcinkami, dostaniecie zestawienie tych przejazdów i zostanie naliczone odpowiednia kwota, miejmy nadzieję, którą macie obowiązek opłacić w ciągu 14 dni od daty wystawienia noty obciążeniowej za dany okres rozliczeniowy. Tak, wiem, że to brzmi skomplikowanie i troszkę jest skomplikowane. No dobra, ale teraz najważniejsze pytanie. Jak to wszystko będzie kontrolowane? Jak będzie sprawdzane, czy faktycznie pobieracie tę opłatę? Jak będą wystawiane mandaty? Nie zgadniecie. Na płatnych odcinkach zostaną zainstalowane kamery, które będą odczytywać tablice rejestracyjne pojazdów i sprawdzać opłaty, czy zostały uiszczone, czy też nie, a po drogach będą się także poruszać specjalne radiowozy, zapewne służby celno-skarbowej lub policji, które również w takie kamery mają być wyposażone. Ale zaraz. Skoro wszystko i tak sprowadza się do kamer i odczytywania tablic rejestracyjnych, to czy nie prościej było po prostu oprzeć system o odczyt tablic rejestracyjnych? Tak jak jest to realizowane na prywatnych odcinkach A1 i A4. Po co te wszystkie aplikacje? Po co systemy GPS? Skoro i tak finalnie opłata sprowadzana jest, a tym samym naliczana ewentualna kara, tylko i wyłącznie na podstawie odczytu tablicy rejestracyjnej z kamery.
I co ważniejsze, skoro i tak cały system e-toll sprowadza się i opiera o fizyczny odczyt numerów rejestracyjnych, to do czego tak naprawdę wykorzystywane są dane o naszej lokalizacji, jeśli nie do naliczania opłat? To pytanie mrozi krew w żyłach i mam nadzieję, że coraz więcej osób zacznie je zadawać. Jeżeli jesteście zainteresowani urządzeniem NotiOne GPS, to link do niego znajdziecie w opisie tego filmu. Mamy dla Was także kod rabatowy uprawniający do 10% zniżki. Szczegóły w opisie. I to by było na tyle w tym odcinku. Wiem, że był długi, ale jeżeli jesteście zainteresowani tematem, to myślę, że warto wysłuchać do końca. Jeżeli wysłuchaliście do końca tego materiału, jesteście teraz w tym momencie, to napiszcie poniżej: e-toll jest dziwny. W komentarzu to będę wiedział, że zostaliście ze mną właśnie do tego momentu, za co oczywiście Wam serdecznie dziękuję. I jeżeli ten film Wam się podobał i uważacie go za przydatny, to koniecznie zostawcie łapkę w górę, komentujcie poniżej i udostępniajcie go wśród swoich znajomych, którzy też być może poruszają się autostradami i ten temat może ich zainteresować. To by było na tyle w tym odcinku. Ja jestem dostępny dla Was w sekcji komentarzy. Jeżeli macie jakieś dodatkowe pytania, to postaram się wszystko wyjaśnić. Dodatkowo w opisie tego filmu znajdziecie wszystkie przydatne linki do tych rzeczy, o których mówiłem, do strony e-tolla i także do strony NotiOne'a i generalnie jakieś dodatkowe materiały, które mogą Wam się przydać. To by było na tyle w tym filmie. Mówił do Was Szakal. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Subskrybujcie kanał Technostrefa, bo więcej ciekawych materiałów. A tymczasem życzę miłej reszty wieczoru, miłej niedzieli. Do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Pa, pa.